Jest mi niezmiernie miło powitać na scenie jutra. Jesteśmy tak naprawdę pod koniec drugiego dnia. Bardzo owocnego, myślę, że dla wszystkich, którzy tutaj postanowili się pojawić, zarówno po stronie wystawców, jak i odwiedzających, nie był to czas stracony. Spotykamy się tutaj na platformie wszystkich zawodów związanych ze sceną, wszystkich roczników związanych ze sceną. Jest to miejsce, gdzie młodzi mogą spotykać się ze starszymi, uczniowie z mistrzami. Miejsce, gdzie spotykają się dostawcy i dystrybutorzy sprzętu z użytkownikami. Oprócz tego konferencja, a właściwie główna część to konferencja dla tych, którzy chcą posłuchać znamienitych gości, takich jak Christopher Bowder, jak Glenn Kelly z Imaginarium Studio, jak Paweł Spider-Pająk z Percepto, czy wczoraj Dan Brown, gość z Metallica. To są właśnie nasi goście, którzy wyznaczają nowe standardy w światowym show biznesie i chętnie dzielą się wiedzą. Kiedy usłyszeliśmy o tym, jako Audio Plus powiedzieliśmy, że nie może tu nas zabraknąć. To jest idealne miejsce, żeby zaprezentować nasze flagowe rozwiązanie marki Lacoustics, czyli system Lisa. Dźwięk przestrzenny, dźwięk dookólny, ale nie tylko, bo i współpraca z Blacktracks, śledzenie dźwiękiem, kreowanie przestrzeni dźwiękowej, naprawdę zaawansowany system tutaj w miejscach najwyższej kultury, czyli w budynku Opery Narodowej. Nie tylko to można było tutaj zobaczyć, jest tu pełna gama naszych produktów w części wystawienniczej, w której właśnie jesteśmy. Możecie zobaczyć pulpit inspicjencki z rozwiązaniami RTS i Pliant, rozwiązania transmisji bezprzewodowej Visicom, urządzenia Electro Voice, nowy rack TGX-ów, nowy rack Elarack Lacoustics, także dużo, dużo dobroci. Wszystko pod szyldem sceny jutra, najnowszych technologii przyszłości. Od ładnych paru lat, czyli ponad 13 lat, pracuję w firmie Yamaha i scena jutra jest taką nazwą, która doskonale pasuje do firmy Yamaha, dlatego że przez długi okres czasu, kiedy mam możliwość obserwowania tej firmy, praktycznie zawsze Yamaha myślała o tym, co będzie za chwilę. Wszystkie nowe protokoły i wszystkie nowe technologie Yamaha z reguły albo była pionierem, albo zaraz po pokazaniu się takiej nowej technologii uczestniczyła w rozwijaniu tej technologii, w doprowadzaniu jej do tego, że taka technologia potem była po prostu używana na scenie. Dlatego też nazwa Scena Jutra, myślę, że w kontekście firmy Yamaha Commercial Audio jest bardzo, ale to bardzo trafna. Stąd też nasze uczestnictwo w tym wydarzeniu. Barco jest znanym i cenionym producentem rozwiązań dedykowanych do zastosowań pro AV i scenicznych w zakresie zaawansowanych systemów projekcji i procesingu obrazu. Jako lider technologiczny obecność na imprezie Scena Jutra wpisuje się w strategię firmy, umożliwiając nam dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zaprezentowanie i zainteresowanie naszymi rozwiązaniami odbiorców z branży eventowej, muzealnej, teatralnej czy też wirtualnej rzeczywistości. My w tym roku pokazaliśmy wiele różnych rozwiązań, głównie dotyczących śledzenia obiektów na scenie. W tej chwili w naszym portfolio znajdują się już 3 rozwiązania, które realizują takie śledzenie. Wykorzystaliśmy je na scenie głównej, tutaj na naszych scenach, naszej przestrzeni wystawowej. Jest to system Blacktracks oraz 2 systemy bazujące na rozwiązaniach Roberta Giuliata i firmy Robe, które sterują ruchomymi urządzeniami. Tu za mną z kolei jest serwer Disguise, dosyć już znany w branży, który potrafi przyjąć tą pozycję śledzenia po protokole Posi Stage Network i spowodować, że w naszej przestrzeni, takiej jak widać za mną, zaczną się poruszać obiekty i reagować efektami cząsteczkowymi generowanymi z programu Notch. W przestrzeni wystawowej mamy również studio wirtualne, które jest oczywiście z wykorzystaniem Blacktracksa i serwera Disguise oraz mapping na obiekcie ruchomym, który jest powielony na goglach wirtualnej rzeczywistości. Czyli na pewno
technologie sceny jutra są u nas obecne, będą za rok, na co bardzo serdecznie zapraszam. Warto już teraz zapisać sobie w kalendarzu na przyszły rok, luty 2021. Szukamy nowych inspiracji, jak to scena jutra, nowych pomysłów i myślę, że w przyszłym roku będzie tylko ciekawiej.